Cześć, siema, z tej strony MC Patryk 1965. A tak będzie zaważyć jest kolejny odcinek serii zagrałem Naruto Shippuden Legends Akatsuki Rising. I teraz udało mi się właśnie pokonać Itachiego i Kisame. Bardzo długa walka, naprawdę walczyłem chyba z pół godziny jak nie lepiej. No. Zaraz wam powiem, jak ich tak pokonać mniej więcej. Se zniknęli se. No co, jeszcze kolejna walka? A, jednak nie. Ta rozmowa. Taki typowy gaj. Gaj się Shippuden. Czyby jeszcze jakiś chapterek? Nie, ale dobra. Teraz wam powiem, jak pokonać Kisame i Itachiego. No zaznacz go. Ej, ja teraz już sam nie wierzę, jak ja ich pokonałem. Jak ja zaznaczałem? O! Nie wiem, na serio. O! Kurde... Czemu oni rzucają wybuchającymi notkami? No zdychaj, zdychaj. Tak, skupcie się najpierw na Kisame. Kisame jest tam najgorszym przeciwnikiem. Jeśli on padnie, to Itachi przestanie wysyłać tak dużo tych swoich klonów. Plus do tego Kisame może was zablokować tym wodnym więzieniem. Więc jeśli już padnie Kisame, to Itachi jest banalnym przeciwnikiem. No, chyba że zrobi te swoje uwolnienie. Wtedy ma
ten Sharingana takiego obszarowego i zadaje dosyć nim spore obrażenia. Więc to też jest taki... taki cios, który może was... A iż... jeśli nie zrobi uwolnienia i uruchamia Sharingana, to rzucajcie w niego... różnymi sztyletami i tak dalej. Sztyletami, Boże. Kunajami. Najlepiej ogłuszającymi, bo wtedy... jeśli go ogłuszycie, możecie... zrobić... wykonać jakieś jutsu. Nie, tylko nie ci twardziele. Ale nie są, oni nie są tacy twardzi. Przynajmniej teraz. Nie mam tyle czakry, więc trudno. Pokonamy go normalnie na piąsteczki. W sumie dawno nie nagrywałem Naruto, więc... będzie trochę dziwnie. Co zrobiłem taką właśnie przerwę, bo nie miałem pokonać tego... Czemu tam się pojawiły te? Przecież Deidara już został pokonany. Ile się orientuję. Aha. Rozumiem, pajączki mnie zjechały. Chciałem Rasengana wykonać. Dobra, jeszcze raz. Scenario mody. Gameplay data. Dajcie mi Uzumakiego z Sakurą, bo ma Porappa i z Rockiem Lee, bo ma Defensa. I tak też wyruszyłem na Itachiego i Kisame, więc myślę, że to jest taki dosyć dobry skład. Aha, to tam dopiero się zacznie wojna. Myślę, że tutaj się powinna zacząć. Żeby coś się zbugowało i nie miałbym przeciwników. Niech będzie, no. Co, jakiś bóg czy coś. Trochę szkoda, bo levelu nie dostaniemy żadnego. Czy jeszcze walka z Deidarą? Nieźle. O, już uwolnienie od razu na sam początek. O, tego się nie spodziewałem. On sam siebie wysadza, debil. Ej, no to już nie jest takie łatwe. Nie ma nawet jak tam do niego podejść. Ja nie mam nawet jak do niego podejść, to jest...
Nie to chciałem zrobić. Nie ma to w ogóle nic do gadania. Słuchajcie, to są dużo lepsze. Nie jestem w najlepszej pozycji do... Boże, to nie zadziałało. Czemuś ktoś taki silny jest? Nienawidzę cię, Dejdar. A byłeś moim jednym z ulubionych Akatsuki. Ale dobra, już... Już przynajmniej trochę motam życia. Mimo wszystko. Czemu jest cały czas w Nie ogarniam, czemu jest cały czas w formie uwolnienia. To będzie długa walka, naprawdę ludzie, naprawdę długa walka. Wybaczcie, tak się nie odzywam, ale próbuję tego jakoś tak... Wiem, zero skilla. Ale no, do tej gry mieć skilla. Jest... Co mi się podoba? Jest bardzo trudna. Nie ma jakiegoś wyboru trudności, co jest bardzo dobre, bo ja bym od razu wziął na easy. Daj się zabić, gnoju. Czy on musi się sam wysadzać? Czekajcie.
Patrzcie, patrzcie co za gnój. Dobra, mogę... Jeśli tak dalej będzie szło, to ja tego nie przeżyję. Ja muszę faktycznie trochę na odległość się trzymać. Póki się te ptaszki nie skończą. Chciał się wysadzić. A on też powinien tracić życie za to. Będzie taki warunek, tak... Kurde. Tego już nie przeżyję. O, jednak. Dobra, trzeba to jakoś w końcu... To staram się życie utrzymać na bardzo wysokim poziomie. Tak jak przekroczy połowę, to już jest dla mnie źle. Ja się teraz zwróciłem uwagę, że w ogóle klonów nie używam. O, klepiemy Deidarkę. Wiecie co? Mi się wydaje, że tu powinno być coś takiego jak... Jak było... Jak było w tym... Ultimate Ninja Storm, że... Tego gnoja trzeba zjechać, tylko do końca nie wiem jeszcze jak. Dopóki będzie wypuszczał te swoje ptaszki, no to nie mamy nawet jak się szans do niego zbliżyć. No. A tym mówię. Mogę krążyć wokół niego, co nic mi to nie da. No kurde, wybaczcie, wybaczcie, ja się tu mało odzywam w tym odcinku. Da, nagłe wycofanie się. Ty musisz tak tym spamować, debilu? Fuck. Sam...
Sam po to wlazłem. No jedźcie go, ciśnijcie go. Trzeba go zjechać w końcu. No. A dobra, udało się go pokonać, już myślałem, że będzie ciężko i będzie gorzej. Sakura level up nawet. Jest dobrze. Jest dobrze. Fajnie to ta scena była świetna po prostu, mi się strasznie spodobała. Ten wybuch taki. Szkoda, że w tym czasie Obito tam nie był, w tym drugim wymiarze. Tak go rozsadziło. O, pamiętam tę scenę. Była jedną z lepszych.
No i te słynne wskrzeszanie Gary. Całkiem świetnie. A tak mnie zastanawia jedno. Jak ona została wskrzeszona podczas tej wojny, to czy mogę używać tego jutsu? To by było bardziej pożyteczne zamiast tego... Gedorinę Tensei, jak Madarę wskrzeszali. No też do Tensei, ale mogę go przesłać, chociaż nie miała wtedy życia, no to nie wiem, czy to by zadziałało. I coś mi się zdarzy, jakby dźwięk się dupił. Ach, to będzie długi odcinek naprawdę. Już prawie pół godziny. Look after him, to chyba znaczy zaopiekuj się nim, tak? Teraz kminy życiowe.
Reanimation. Jaki moonwalk. Ja nie się ślizgałem po tej trawie. No i jej grób. Taki typowy dla wioski Piasku. No ta klepsydra, nie? Taka. Te chmury. No nieźle. No i tak oto się kończy Naruto Shippuden Legends Akatsuki Rising. Było świetnie, powiem szczerze. Trudna gierka, co lubię to już. Trochę się dźwięk zaczął dupić. No ale mniejsza to. Co by tu więcej powiedzieć? Chyba nic. Może na następną serię pomyślimy o Bleachu, skoro już Naruto jest, no to Bleach by się przydał. Nie wiem, zobaczymy. Nie sądziłem, że to tak w sumie ten odcinek tak długo będzie trwał i w ogóle, że to będzie jeden odcinek. Chociaż tak myślałem, że tak się skończy, bo raczej jakby się skończyło na polowanie na Sasuke, to znaczy tą ostatnią walką z Sasuke, to by to się skończyło jak gra na PS2 Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Więc tak samo by to się skończyło jak gra na PSP, jak na PS2, więc raczej skrócili to lub nie wiem w ogóle w jakim nie pamiętam już w jakim roku wyszła ta gra. Ta na PSP, więc nie powiem wam szczerze. Ale było parę fajnych momentów. Ogólnie podobał mi się zamiast, żeby nie dodawać tego poziomu, wyboru poziomu trudności, bo przynajmniej ja nie mogę grać na easy
i trochę się z tym męczyłem, jednak było warto, bo fajna gierka. Nie jestem jakiś tam za szczególnie fanem Naruto. Za szczególnym fanem Naruto. Ale jednak jakiś sentyment do tej serii mam. Mam jeden tom mangi, tam na bieżąco jestem z anime, z mangą. Więc no może nie fan, ale taki po prostu lubię to. No. To by było na tyle, nie wiem co więcej powiedzieć. Może zrobię jeszcze serię, dodatkową serię z tej gry, z Mission Mode, że tam misje jakieś będziemy wykonywać. Ale nie wiem, to już przemyślimy, może to zrobimy jak skończę Bleach'a, bo teraz myślę, że Bleach Hit the Soul 1 będzie najodpowiedniejszą serią. Mimo, że będę się męczył tam w walce z Ishidą, ale dobra, mniejsza o to, nie będę tu spoilerował, więc dobra, będę się kończył, bo już 40 minut prawie i nie wiem, czy ktoś w ogóle dotrze tak daleko. Więc ja się będę z wami żegnał, więc cześć, nara, holia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.